Dzień dobry. Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Jeśli jeszcze nie natknęłaś się bądź nie natknąłeś na moją darmową medytację serca i tantryczną praktykę bliskościową, to w opisie filmu są linki, poprzez które możesz je namierzyć i pobrać dla siebie. Baw się nimi, ciesz się nimi, testuj je solo lub z partnerem czy z partnerką, jakkolwiek, niech ci służą. A jeśli jesteś kobietą, która wstępuje na drogę swojej autentyczności. I chce swojego cielesnego, najwyższego potencjału, aby wyrażał się poprzez nią, bo już to gdzieś kiedyś poczuła i chciałaby po prostu tego sięgnąć i zostać na tym poziomie, po to, żeby jej relacje były płynne i soczyste, po to, żeby jej życie nabrało nowego rozpędu. To również w opisie filmu jest link, który prowadzi do zablokowania rozmowy ze mną. Być może ta rozmowa rozświetli ci coś więcej o tobie samej. Być może Zrobisz mi ten przywilej, i być może będziesz chciała skorzystać z warsztatów, które prowadzę w grupach kobiet bądź z sesji indywidualnych. A ja teraz zapraszam do wideo. Wszystkiego dobrego. W ostatnim czasie przewija się na moich coachingach bardzo podobny temat, i uznałam, że być może ty również zyskasz na tym, co teraz powiem wiele moich klientek i klientów musi usłyszeć takie coś. I jest to dyktowane tym, że być może nie do końca chcą usłyszeć takie rzeczy na swój temat i dowiedzieć się tego o sobie, uświadomić sobie, że mają takie coś akurat. Ja za chwilę do tego też przejdę. <laughs> Ale potrzebują tego na tym etapie swojego rozwoju. I być może jesteś tą osobą, która też tego potrzebuje, więc bez zbędnego przedłużania przejdę do rzeczy. Opowiem historię najpierw. Ona jest związana z kawałkiem mojego życia. Gdy weszłam na tak zwaną ścieżkę rozwoju po serii naprawdę poważnych załamań i zaczęłam redefiniować, kompletnie redefiniować wszystko, wszystko w moim no. życiu, to naturalnym stało się też, że zaczęłam redefiniować moje relacje. I tym samym padło na to, że musiałam zweryfikować, które mi służą, które mnie ograniczają, które w zasadzie już spełniły swoją rolę, i ja może naturalnie się po prostu wycofam z nich. I w tym dotyczyło to też relacji tych najbliższych, tych rodzinnych, bo one się bardzo zmieniły od tego momentu, bardzo wyciszyły, bardzo, bardzo się zdystansowałam od mojej rodziny. I nie jest to jakiś akt typu e, odrzucam was. To było bardzo naturalne. To był naturalny proces po prostu dojrzewania i pójścia już swoją drogą. Ale pamiętam taki moment. Pamiętam taki okres, kiedy taka zachłyśnięta tymi nowymi rzeczami, tymi nowymi umiejętnościami, nowymi szkoleniami, w jakich brałam udział, tymi nowymi warsztatami, które, które tak bardzo mi pomagały, nowymi umiejętnościami, certyfikatami, które zdobywałam, tą całą wiedzą. Jak próbowałam się dzielić z moją najbliższą rodziną najczęściej i z najbliższymi przyjaciółmi, bo na nich naturalnie zależało mi najbardziej. Na nich zależało mi najbardziej, żeby oni właśnie też zobaczyli to coś, co ja już widzę, żeby... Jakby wzięli ten kawałek tej wiedzy, tego, tego czegoś wspaniałego. I pamiętam, jak czasami wracałam do domu i po prostu załamywałam ręce i myślałam sobie, ja pierdzielę to wszystko, to, to, to jest jak tak, tak krochemu ścianę. Ja mogę mówić i oni tam przytakują, ale, ale to i tak nic nie zmieni, i oni będą jedzą. I, I po co ja to wszystko robię w zasadzie? Pamiętam, że któregoś dnia doradziłam się akurat. Mojej mentorki, którą na tamten czas wybrałam do pomocy dla siebie, i pożeniłam jej się, że kurczę, no staram się tłumaczę, pokazuję, przedstawiam przykłady. Sama stanowię taki przykład. I to nic nie działa. I oni w ogóle tego nie słuchają. I ciężko mi jest to wytrzymać po prostu. Pamiętam, jak ona tak pokiwała głową i tak mówi: Okej, okay, a jak oni mają z tobą wytrzymać. I ja na to się tak na chwilę zatrzymałam i obruszyłam jak oni ze mną. A potem, a potem to tak wylądowało we mnie, tak, i, i tak doszłam do wniosku: O kurczę, czy ja w tym momencie nie robię czegoś f? I obudził się we mnie ten taki pozytywny, dojrzały krytyk i powiedział: Oj, ty mały narcystyczny kwiatuszku. <noise> Widzicie, ludzie, z którymi pracuję, i jakoś szczególnie w ostatnim czasie częściej ten temat się przejawia. Sami się bardzo rozwijają, sami próbują swoich znajomych, swoich przyjaciół, ludzi w swojej rodzinie trochę przekonać do tego, że można inaczej, że można inaczej żyć, być trochę innymi, być szczęśliwszymi. I to jest piękna intencja. Wszak o to chodzi. O to nam właśnie chodzi. Chcemy pomóc tym ludziom, szczególnie tym, na jakich nam zależy, żeby im było trochę lepiej. Chcemy, żeby byli szczęśliwsi, żeby wyzdrowieli, żeby. Poczuli się tacy żywi, zadowoleni, wdzięczni i radośni. O co właśnie chodzi. Intencja jest naprawdę bardzo pozytywna. Ale ona ciągnie bardzo długi cień. I tym cieniem jest brak akceptacji i siebie, i ich. I widzicie, ta dawna ja, która tak bardzo wojowała z moimi dawnymi znajomymi, z moją rodziną, żeby właśnie żeby przyjęli coś ode mnie, ta dawna ja nie wiedziała, jak bardzo się nie akceptuje, pomimo tego, że myślała, że się akceptuje. Już wyjaśniam. Jeśli jesteś tą osobą, która tak bardzo chce przekonać właśnie tych parę osób do tej zmiany swojej percepcji, to tak naprawdę to, co cię najbardziej denerwuje w tym, że oni tego nie przyjmują, to nie oni. Nie, to ty. Oni tylko pokazują tobie, nie wiedząc o tym zresztą, jak bardzo. Ty się nie akceptujesz, ty się nie lubisz. Dlaczego? Dlatego, że te osoby nie przyjmują twojego punktu widzenia i gdyby tylko przyjęły twój punkt widzenia, to ty byś się poczuł lub poczuła dobrze w ich towarzystwie. I dlatego tu ten mały narcystyczny kwiatuszek, który w tobie rośnie, myśli sobie: jak ty się zmienisz pod moim wpływem, to ja będę się czuć dobrze i ja zmieniać się już nie muszę. Chciałabym, żebyście do tego podeszli właśnie w taki sposób. Lekki, bo takie to jest. To jest nastawienie, które mamy jeszcze z dzieciństwa. Przekonanie o tej dziecięcej omnipotencji. Jeżeli ja będę tym bohaterem, albo ja będę tym odpowiedzialnym, albo tą maskotką, albo czasem się pochoruję, albo cokolwiek takiego, z którąkolwiek z tych fasad, jaką przybiorę, to dzięki temu rodzice będą albo nagle... Już nie pokłóceni, ale zwróceni w jeden temat, w jeden cel, czytaj: Ja, i ja jestem tą osobą, która to scala. To jest dziecięce przekonanie o omnipotencji, jak uratuję, jak zwrócę uwagę, jak się zbuntuję mocno, jak zajmę się wszystkim i każdym, i wtedy każdy to w końcu doceni i w końcu pokocha i mnie. I to jest dziecięce nastawienie. Ono jest naprawdę ok, jeżeli ma się tam 3, 5, 8 lat. Ono nie jest okej, okay, jeśli ma się 33, 42, 84, jak moja następna klientka. <noise> Ale kto z nas tam nie był? Po prostu zauważcie co, zauważajcie te momenty, kiedy robicie takie coś. I, i, i ktoś, kto z nas tam nie był? Ja też tam byłam. Mój zawód wynika z tego, że ja tam byłam, że robiłam takie rzeczy. Że czasem dalej się łapie na myśli, że kurczę, chciałabym, żeby ta osoba tam coś tam przyjęła, ale nie. To jest, to jest wybór tej osoby. To jest wybór jej, czy jego. Ja akceptuję to, że jest we mnie taka część, która chciałaby w to wtargnąć w tym momencie i zmienić. Akceptuję to po prostu, że jest we mnie taka część. Trudno, mam taką i będę je miała. I potrzebuję ich. I Ty też ich potrzebujesz właśnie dlatego, żeby siebie zmieniać, nie ich. Siebie, więc być może następnym razem, kiedy poczujesz takie nieprzyjemne pobudzenie w wyniku tego, że ktoś no, kompletnie no, nie przyjmuje Twojego rozumowania i kompletnie odrzuca Twój punkt myślenia i idzie w zaparte w swoje, to może właśnie warto zwrócić uwagę do siebie i zastanowić się: Czy hm, ja nie chcę na siłę zmienić rzeczy wszystkich na zewnątrz, świata na zewnątrz, ludzi. Ingerując w ich wolną wolę tylko po to, żebym to ja poczuł lub poczuła się akceptowana, przyjęta i nie musiała robić swojej części drogi, nie musiała się rozwijać, nie musiała się zmieniać. Może warto zreflektować się nad tym. I ta interpretacja, ona, ona nie musi być służona w każdym wypadku. OK? Są wypadki, kiedy narzucenie swojej percepcji jest konieczne, i tu czytaj: idzie dziecko przez ulicę i nie widzi samochód, i rodzic musi podbiec i wziąć go po prostu czy, czy ją z tego chodnika, czy jezdni. Musi po prostu, tu nie ma dyskusji. Ale czasami w tych takich subtelnych, bardziej płynnych sytuacjach interpersonalnych między ludźmi, no to może warto właśnie się zastanowić, czy ja nie naruszam czyjejś granicy w tym momencie, tak jak moje kiedyś były naruszane czy ja teraz nie dobiłam do granicy własnej tożsamości i poprzez ten rodzaj gniewu, złości czy bezsilności, jaką czuję, właśnie się dowiaduję, gdzie jest ta granica. I może właśnie dzięki temu mogę Tobie, ta osoba, która mnie trochę odkurzyła, za to podziękować. I tym samym chciałabym życzyć Wam przyjemności, soczystości, przyjemności przede wszystkim na cały nadchodzący tydzień, na najbliższe dni i dajcie znać w komentarzach, co myślicie, czy... Takie rzeczy w sumie Was też spotykały, czy mieliście do czynienia z takimi ludźmi, co może próbowali Was przekonać do czegoś, a może wypróbowaliście i nie poszło? Jak się wtedy czuliście? Ale przede wszystkim, jaką największą wartość wynieśliście z tego doświadczenia? Jestem ciekawa, co pomyślicie, jestem ciekawa, co powiecie i czym się podzielicie. A tymczasem, tak jak wspomniałam, wszystkiego dobrego, kochani, do zobaczenia, do usłyszenia.